My jako policja, w tym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, w trakcie codziennych służb kontrolujemy autobusy, w tym komunikacji miejskiej, pod kątem stosowania się przez pasażerów do korzystania z maseczek. Wchodzimy do tych autobusów na przystankach, kontrolujemy stosowanie przez pasażerów właśnie korzystania z maseczek. No, różny jest tego oddźwięk. Większość ludzi stara się do tego stosować, ale zdarzają się przypadki, że ludzie zapominają to założyć, zobaczą umundurowany patrol, który wchodzi do autobusu, wtedy jednak znajdują tą maseczkę. Często też kierujący autobusami oraz kontrolerzy nam zgłaszają, że pomimo ich próśb, uwag, osoby się do tego nie stosują, nie zakładają tych maseczek. Staramy się zrozumieć ludzi, bo wiadomo, już od dłuższego czasu musimy nosić tę maseczkę, ale jest to dla naszego dobra. Staramy się kontrolować w miarę jak najwięcej autobusów. Jest to nawet do kilkudziesięciu dziennie. Pouczamy, zwracamy uwagę. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrozumieć, uparcie twierdzi, że on nie będzie zakładał i tak dalej, nakładamy mandaty karne lub kierujemy sprawę ukaranie do sądu. Mandaty w taryfikatorze są przewidziane od 20 do 500 zł. No wiadomo, sąd ma większe możliwości. Kara grzywny może wynieść nawet do 5000 zł. Bardzo dużo osób, teraz zwłaszcza się młodzież, nie przestrzega zasad i nie nosi maseczek. Upominamy ich od czasu do czasu, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie jesteśmy akuratnie zajęci swoimi pilniejszymi sprawami, bo do nas należy przede wszystkim kontrola biletów. Dużo młodych ludzi stwierdza, że oni po prostu zapomnieli te maseczki i nie mają. Starsze ludzie ich opominają, robi się wtedy lekka agresja, kłócą się po autobusach. No niestety my z tym też niewiele możemy zrobić, tylko poprosić pasażera, żeby tę maseczkę założył. Każdego dnia w mediach słyszymy o wzroście zakażeń na koronawirusa, stąd właśnie działania naszych policjantów, kontrole w obiektach handlowych, w obiektach użyteczności publicznej, no i przede wszystkim w środkach komunikacji publicznej, bo takie informacje do nas docierają, że niestety coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, do tego obowiązku zasłaniania ust i nosa się kompletnie nie stosuje. Dyskutują wręcz z kierowcą, z kontrolerem MZK, który nawołuje do zasłaniania ust i nosa. Stąd właśnie nasze kontrole. Pamiętajmy o tym, że to nie są działania, które mają na celu oddziaływanie represyjne. Tutaj chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zwracamy uwagę, pouczamy. Stosujemy postępowanie mandatowe tylko w przypadkach naprawdę bardzo krnąbrnych osób, czyli osób, które dyskutują, które opierają się temu obowiązkowi i nie chcą zasłaniać ust i nosa, narażając niestety na niebezpieczeństwo innych podróżujących. Apelujemy o tą odpowiedzialność i o zachowanie zdrowego rozsądku. Tylko to nam pozwoli zatrzymać falę, czwartą falę koronawirusa, uchronić się przed lockdownem, którego tak wszyscy się boimy.